Księga Ezechiela, rozdział 48, część pierwsza. A oto imiona plemion. Na najdalszej północy, w kierunku na Chetlon, tam, gdzie się idzie do Hamat i aż do Hazar Enon, także okręg Damaszku pozostaje na północ, w bok od Hamat, od strony wschodniej do strony zachodniej, Dan otrzymuje jeden dział. Ezechiel podaje tutaj, gdzie plemiona izraelskie otrzymają swoje działy ziemi. Najbardziej na północ dostanie swój dział plemię Dan. Ezechiel jeszcze raz przypomina, jak będzie przebiegała granica. Chetlon to prawdopodobnie Hajta, miejscowość dzisiaj w północnym Libanie. Hamat to miasto Hama nad Orontesem w Syrii. Nie jest wyraźnie powiedziane, że Hama będzie należała do Izraela. Hazar Enon to znaczy wioska źródeł. W tej chwili takiej wioski nie ma, ale pewnie w czasach, kiedy powstanie nowy Izrael, będzie jakaś taka wioska, w której będzie kilka źródeł i będzie wiadomo, że to o nią chodzi. Ezechiel napisał, że Dan otrzyma dział od strony wschodniej do strony zachodniej, czyli pewnie będzie to tak rozgraniczone, że na północy granicą dział Dana będzie granica państwa, a granica południowa to będzie równoleżnik, będzie biegła ta granica dokładnie ze wschodu na zachód. Nie jest podana szerokość tego pasa, który otrzyma Dan. Wzdłuż działu Dana, od strony wschodniej do strony zachodniej, Asser jeden dział. Bardziej na południe otrzyma swój dział plemię Assera, też będzie to równoleżnikowy pas o nieznanej szerokości. Wzdłuż działu Assera, od strony wschodniej do strony zachodniej, Naftali jeden dział. Wzdłuż działu Naftalego, od strony wschodniej do strony zachodniej, Manasses jeden dział. Wzdłuż działu Manassesa, od strony wschodniej do strony zachodniej, Efraim jeden dział. Wzdłuż działu Efraima, od strony wschodniej do strony zachodniej, Ruben jeden dział. Wzdłuż działu Rubena, od strony wschodniej do strony zachodniej, Juda jeden dział. Kolejne działy ziemi dla plemion to też będą takie pasy o nieznanej szerokości. Wzdłuż działu Judy, od strony wschodniej do strony zachodniej, będzie danina, którą złożycie. 25 tysięcy łokci szerokości, a długości takiej samej, co każdy z działów od strony wschodniej do strony zachodniej. W jej środku będzie świątynia. A tutaj jest informacja, która pewnie pozwoli na określenie szerokości tych pasów. Kolejnym pasem będzie pas, w którym będzie się znajdowała danina, czyli ten obszar, o którym Ezechiel już pisał. 25 tysięcy łokci szeroki i długi też na 25 tysięcy łokci, czyli ponad 12,5 kilometra na ponad 12,5 kilometra. W środku będzie się znajdowała świątynia, położenie świątyni będzie znane i będzie można określić, jaka jest szerokość tych pasów, które otrzymają plemiona. Ezechiel nazywa ten obszar daniną, bo ten obszar będzie całkowicie oddany dla Boga. Danina, którą złożycie Panu, ma 25 tysięcy łokci długości i 20 tysięcy łokci szerokości. Z tego kwadratu będzie wydzielony prostokąt, 25 tysięcy łokci długości na 20 tysięcy łokci szerokości. Z tej świętej daniny będą wydzielone działki. Do kapłanów będzie należeć działka 25 tysięcy łokci od strony północnej, 10 tysięcy łokci szerokości od strony zachodniej, 10 tysięcy łokci szerokości od strony wschodniej i 25 tysięcy łokci długości od południa. A świątynia Pana będzie w jej środku. Z tego działu, który będzie przeznaczony wyłącznie dla Boga, połowa będzie należeć do kapłanów, tam będą mieszkać i w środku tego działu będzie świątynia.
Ona będzie przeznaczona dla kapłanów wyświęconych, spośród synów Sadoka, którzy pełnili służbę dla mnie, którzy nie odstąpili ode mnie wówczas, gdy synowie izraelscy odstąpili tak, jak odstąpili Lewici. I jeszcze raz Ezechiel przypomina, że to ród Sadoka będzie wyznaczony do służby w tej nowej świątyni. Będzie to należało do nich jako danina z daniny kraju, jako najświętszy dział obok działu Lewitów. Obok działu kapłanów będą mieli Lewici dział 25 tysięcy łokci długości i 10 tysięcy łokci szerokości. Cała długość wynosić będzie 25 tysięcy łokci, a szerokość 20 tysięcy łokci. A druga połowa tego działu świętego będzie należeć do Lewitów. To będzie ta sama powierzchnia, co powierzchnia działu kapłańskiego, tylko Lewitów będzie zapewne dużo więcej. Nie będą z tej pierwociny ziemi nic sprzedawać ani zamieniać, ani też odstępować innym jej własności, gdyż ona jest poświęcona Panu. Lewici nie będą mieli prawa sprzedawać tej ziemi. Można się domyślać, że kapłani również. 5000 łokci, które pozostały z szerokości wzdłuż 25 tysięcy łokci, są dla pospolitego użytku. Mają one służyć miastu jako dzielnica mieszkaniowa i pastwiska, a miasto ma być w samym środku. Pas ziemi o szerokości 5000 łokci z tego kwadratu, 25 tysięcy łokci na 25 tysięcy łokci, będzie przeznaczony na miasto i na pastwisko. Wymiary jego są takie. Północna strona 4500 łokci, strona południowa 4500 łokci, strona wschodnia 4500 łokci, a strona zachodnia 4500 łokci. Miasto będzie zbudowane w postaci idealnego kwadratu o boku 4500 łokci, czyli nieco ponad 2250 metrów. Pastwisko miejskie ma mieć od północy 250, od południa 250, od wschodu 250, od zachodu 250 łokci. Wokół miasta będzie pastwisko. Ono też będzie w formie takiego pasa wzdłuż miasta. Także to będzie pas ziemi o szerokości ponad 125 metrów. To, co pozostaje z długości wzdłuż świętej daniny, będzie miało 10 tysięcy łokci na wschód, 10 tysięcy na zachód i będzie to wzdłuż świętej daniny. Plon z tego będzie przeznaczony na wyżywienie dla pracowników miasta. Poza tą powierzchnią, która będzie przeznaczona pod zabudowę miejską i pastwisko, będzie jeszcze część przeznaczona na uprawę. A uprawiać to mają pracownicy miasta ze wszystkich plemion izraelskich. To miasto będzie pełnić jakąś szczególną rolę, także wszystkie plemiona będą tam miały swoje przedstawicielstwa. Cała danina, jaką wyznaczycie, mieć będzie 25 tysięcy łokci na 25 tysięcy w czworoboku. Złożycie to jako świętą daninę wraz z własnością miasta. Część tego czworoboku będzie oddana na potrzeby kultu, to będzie większość, a część będzie przeznaczona na miasto, a w sumie to będzie nazywane daniną dla Boga. To, co pozostanie z obu stron świętej daniny i własności miasta, należeć będzie do księcia, a wzdłuż 25 tysięcy łokci do granicy zachodniej, wzdłuż działów plemion, to należeć będzie do księcia. W środku będzie święta danina wraz ze świątynią. Ten pas ziemi, który się będzie rozciągał na wschód i na zachód od tej świętej daniny, ze świątynią w środku, będzie należeć do władcy
Izraela. A własność Lewitów i własność miasta będzie w środku działu, należącego do księcia. Dział księcia będzie leżał między działem Judy i działem Beniamina. No jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości, Ezechiel powtarza, że dział Lewitów i miasto będzie wewnątrz tego działu należącego do księcia, ale nie będzie do niego należeć, a na południe od działu księcia będzie dział dla plemienia Beniamina. Śpiewać chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie, na myśl, że Boga znam. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój lud. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój lud. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim po wiecznym korytarzem. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompania, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. Dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi w siną dal, my wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem. Więc wielka radość rozpiera nas, bo zaproszenia mamy. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszkasz.